Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Obserwujemy stopniowe zobojętnienie ludzi na sprawy Boże. Wydaje się, że coraz więcej ludzi nie interesuje własny rozwój duchowy, a co za tym idzie również poszukiwanie woli Bożej dla swojego życia. Pytanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, brzmi coraz bardziej jak wyrzut. Wiara jest jak talent złota, czyli skarb, który zgodnie ze słowami Jezusa powinniśmy pomnażać. Wiara nie znosi stagnacji. Gdy się jej nie rozwija, stopniowo karłowacieje. Wiarę musimy rozwijać tak, jak rozwijamy w ciągu życia własny intelekt. Bóg chce działać w naszym życiu. On chce razem z nami, krok po kroku, kroczyć przez życie. On wymaga tylko jednego – wiary. Wiara jest relacją, jaka zachodzi między dwiema komunikującymi się ze sobą osobami. Wierzę nie tylko w istnienie Boga, ale przede wszystkim wierzę w to, co mówi do mnie Bóg. Wierzę, to znaczy, że daje się prowadzić Bogu przez życie Jego Słowem. Wiara jest również nazywana odpowiedzią człowieka na Słowo Boże. Bóg mówi do mnie przez Biblię i tradycję Kościoła. Wierzę tylko wtedy, gdy przyjmuję całość Bożego objawienia bez powątpiewania i żadnych zastrzeżeń. Jednak czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę we mnie?